wyjątkowa chwila dla wszystkich druhów ze starego bubla, ale nie tylko. Ja się jak zawsze cieszę, mundury dopisały. Dziękuję wszystkim gościom za to, że jesteście. Drodzy Państwo, stary bubel i mowa była o świetlicy. Jako samorząd mogę powiedzieć tyle, że zaczynamy starania o to, aby wyposażyć też wodę, możliwość odprowadzania ścieków, takie podstawowe rzeczy, których tutaj dzisiaj brakuje. I to się zacznie już w 2025 roku. To mogę odpowiedzieć z całą odpowiedzialnością. No i dalej przed nami też, myślę, że odświeżenie i przebudowa właśnie świetlicy. Takie obowiązki, wiemy, jakie obowiązki stoją przed nami i chcemy to realizować. Drodzy druhowie, z tego miejsca na wasze ręce jeszcze raz wszystkiego dobrego. Jesteście niezbędni, a często was nie widać, ale po prostu jesteście. A z takich drobnych rzeczy, nawet przecież wspomnę o pomocy dla powodzian, która też, w której uczestniczyliście i pomogliście, więc wasze dobre serca widać zawsze. Nie tylko podczas ratowania życia czy mienia ludzkiego. I ja z tego miejsca też jeszcze szczególnie chcę podziękować właśnie panu tutaj prezesowi Pawłowi, pan Paweł Kulik i pan Marek Jańczuk. Myślę, że we dwóch szczególnie się przyczynili do tego, że ta uroczystość dzisiejsza ma miejsce i jest w takiej formie. To oni jakby tutaj włożyli najwięcej serca i czasu, i pracy, i wysiłku, abyśmy tutaj dzisiaj byli i mogli się spotkać i uczcić ten wyjątkowy dzień. Dziękuję. Świata jesteście zwykłymi ludźmi. Dla ludzi, których pomagacie i ratujecie życie, jesteście całym światem. I to chyba wystarczy, żeby podsumować, jak jesteście ważni w tej lokalnej społeczności i jak ważne jest to, co robicie. To misja, tak jak ksiądz proboszcz mówił na kazaniu, to nie jest praca, to jest misja. Pozwólcie, że z okazji tego zacnego jubileuszu złożę wam życzenia. Przede wszystkim zdrowia i siły, żebyście jak najdłużej tą misję pełnili, żebyście mieli jak najmniej wyjazdów, a te wyjazdy, które będą, to żeby były w 100% skuteczne. I życzę wam jeszcze, żeby za to, co robicie, żebyście mieli taką wdzięczność i szacunek nie tylko od lokalnych mieszkańców, ale też od nas wszystkich. Bo to, co robicie, to jest rzecz najważniejsza, bo wy pomagacie tym, którzy tej pomocy potrzebują. Chciałem wam złożyć, fajni druhowie, najlepsze życzenia z okazji waszego jubileuszu, tego 75-lecia budowy społeczności lokalnej, pomocy społeczności lokalnej, sąsiadom z okolicznych miejscowości. Myślę, że te plany, które macie, niech wam spełniają jak najszybciej, niech to miejsce, gdzie się możecie integrować jako druhowie strażacy, ale i okoliczna ludność, mieszkańcy Starego Bubla, niech to się wszystko realizuje. Niech wam zdrowie dopisuje. Życzę wam wszystkiego dobrego.
i dziękuję Wam za to, że jesteście zawsze gotowi, by uczestniczyć w działaniach ratowniczych, by pomagać drugiemu człowiekowi i ćwiczyć też na zawodach różnego rodzaju ćwiczenia. Dziękuję bardzo. Działalność OSP w Starym Buglu wiąże się nierozerwalnie z życiem wsi. W wyniku zmian powojennych ludność zamieszkująca wieś została wysiedlona, a na jej miejsce przybyli obecni mieszkańcy. Trudne warunki życiowe były przyczyną, że każdy przybyły z różnych stron szukał integracji powstałej społeczności. Z inicjatywy Henryka Dołęgowskiego i Adama Ziółkowskiego w roku 1949 została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Buglu. Na prezesa wybrano Adama Ziółkowskiego, a na komendanta Stefana Kuchalskiego. W tym czasie do nowo powstałej jednostki dołączyli m.in. następujący druhowie: Strój Władysław, Dołęgowski Henryk, Moś Paweł, kapłan Jan. Większość dokumentacji do roku 1969 została zniszczona wskutek tragicznego pożaru budynku mieszkalnego drucha Czesława Kuchalskiego. Zachowały się jedynie dokumenty od 1969 roku, które są w archiwum Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim. 4 kwietnia 1969 roku Prezydium Grodzkiej Rady Narodowej w Lublinie wpisało do rejestru następujący skład zarządu stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Buglu Starym. Prezes Daniluk Marian, wiceprezes Strój Władysław, naczelnik Iwaniuk Stanisław, sekretarz Jemielniak Wacław, skarbnik kapłan Jan, gospodarz Dołęgowski Henryk. W 1975 roku prezesem został wybrany druh Mędrzycki Jerzy, a naczelnikiem był Kuchalski Czesław. Zaś w 1977 prezesem OSP został Kamiński Leon. 20 kwietnia 1980 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym prezesem został wybrany Kulik Czesław. Funkcję naczelnika nadal pełnił Kuchalski Czesław aż do roku 1983, kiedy to jego funkcję zastąpił Ziółkowski Wiesław. 20 grudnia 1984 odbyło się nadzwyczajne walne zebranie, na którym zażądano zmiany zarządu OSP. W głosowaniu jawnym prezesem został wybrany Fatyka Henryk, a na naczelnika wybrano Jankowskiego Grzegorza, którzy pełnili powierzone funkcje przez okres 12 lat. W roku 1995 z powodu pożaru remizy w Starym Buglu całość sprzętu należącego do OSP wycofano z wyposażenia. Po wyremontowaniu remizy po pożarze pozyskano jedynie sprzęt zgodnie z minimalnymi standardami wyposażenia OSP, takie jak motopompa PO3, węże sawne i tłoczne, prądownice, ubrania bojowe. W dniu 8 stycznia 1996 roku jednogłośnie został wybrany nowy zarząd OSP w Starym Buglu, gdzie na prezesa wybrano drucha Kamińskiego Leona, a naczelnikiem został druh Kulik Paweł. 3 lutego 2001 roku walne zebranie dokonało wyboru nowego zarządu OSP w składzie. Prezes Kulik Paweł, naczelnik Janczuk Marek syn Czesława, wiceprezes Stepkowski Adam, sekretarz Chryciuk Marcin, skarbnik Janczuk Marek syn Antoniego. W drodze losowania w grudniu 2006 roku jednostka OSP pozyskała lekki samochód pożarniczy Lublin 3, będący wcześniej na wyposażeniu OSP Jan Podlaski. Był to pierwszy samochód na wyposażeniu naszej jednostki. W kolejnych latach działalności, dzięki usilnym staraniom zarządu jednostki OSP, dobrej współpracy prezesa i naczelnika, nasza jednostka zbogaciła się o wiele niezbędnego sprzętu do ratowania mienia i ludzi, takiego jak nowe kompletne ubrania koszarowe i specjalne, motopompa wpływająca, agregat prądotwórczy, pilarka spalinowa do drewna,
radiotelefony, a także po remoncie generalnym motopompę PO5. W 2018 roku jednostka pozyskała lekki samochód pożarniczy Opel Movano, wyposażony w zbiornik wody i wysokociśnieniowy agregat wodno-pionowy, który niejednokrotnie sprawdził się w akcji. Należy także wymienić, że w 2008 roku została gruntownie wyremontowana świetlica wiejska wraz z remizą strażacką. Nie jest to obiekt w pełni dostosowany do naszych potrzeb, więc ciągle są czynione starania o wybudowanie nowej remizy w nowej lokalizacji, a obecną remizę przeznaczyć na rozbudowę świetlicy wiejskiej o niezbędne zaplecze sanitarne i kuchenne. Obecny skład zarządu przedstawia się następująco. Prezes Kulik Paweł, wiceprezes Janczuk Marek, syn Czesława, naczelnik Majewski Marcin, skarbnik Janczuk Marek, syn Antoniego, gospodarz Marcin Ryciuk. Dziękuję.